Ale kto panu powie prawdę? Teraz drogo jest. Ksiądz odmawia przyjęcia. Przecież go nie wygonić. Jak potrzeba, to i zrobię ciasto i kawę. Zaczyna się sezon kolędy. Zapytaliśmy mieszkańców Kobylina pod Warszawą, jak w tym roku mają zamiar przyjąć księdza i ile mają zamiar dać do koperty. Przyjmuje pani księdza w tym roku po kolędzie? A dlaczego mam nie przyjąć? No niektórzy mnie przyjmują. Tak no, ja przyjmuję. Ja przemyślę jeszcze. Czy pan jeszcze nie wie? Nie wiem. Obserwuję, że jednak coraz więcej osób nie przyjmuje księdza. Jak jest człowiek katolikiem, to raczej powinien przyjmować księdza. A nawet jakby ktoś po cichu w duszy pomyślał, że go nie chce przyjąć, to może też obawiać się, że później ktoś będzie o nim mówił. To są małe miejscowości i to chyba też ma jakieś znaczenie. Przyjmujemy księdza ładnie i się cieszymy. Wybór należy do każdego z nas osobiście. Ludzie w internecie szukają, ile do koperty dać, jakby pan miał odpowiedzieć im. Ja nie daję nic, bo jestem emerytem. I co, ksiądz nic nie mówi? Jeszcze pyta się mnie, czy mam pieniądze. Gdzieś około 100 zł trzeba dać, no żeby to jakoś tak wyglądało, żeby to nie było zbyt śmieszne. No tak 50-100 zł zależy. Ja daję 50 zł. A sąsiedzi pana ile dają? A tego to ja nie wiem. Nie rozmawia się z sąsiadami, kto nie daje? Nie. Czyli tajemnica. To znaczy się ten, ale kto panu powie prawdę? Ofiara jak jest, to dobrze, jak nie ma, to nie ma. Ksiądz się zawsze pyta, czy na pewno nic nam się nie stanie, jeżeli on tę ofiarę przyjmie. Więc nie jest tak, że my mamy obowiązkowo jakąś tam ofiarę dawać. Chcemy, to dajemy, a nie chcemy, to nie. Ksiądz nie wymaga gotówki jakiejś gigantycznej. My dajemy zwykle 50 zł. A ile kto uważa? Jak ja mam 1000 zł emerytury, to wie pan, ile mogę dać, nie? Niektórzy dadzą mi 20 i też trzeba być zadowolonym z tego, nie? Część pieniędzy, z tego co wiem, to idzie i dla diecezji, i dla tego, i na podatki, bo tak jak u nas ksiądz mówi, to zwykle po kolędzie akurat jedzie całoroczny podatek od parafii, odprowadza. Ile uważam, tyle daję i nic poza tym ksiądz nigdy nie narzeka, jeszcze pyta się, czy starczy. Kościół musi być jakoś utrzymany, nie? Żeby to wszystko, ogrzewanie, to tamto, no kosztuje wszystko, nie? Teraz drogo jest. Ile kto może? I 100 zł, i 50 zł, i 20 zł dają, i po dychu? No różnie. Jak tak pani myśli średnio, ile się powinno dać? Tak mniej więcej, żeby to nie było tak... Myślę, że 100 zł. Stuwa? Tak. Jak w biedniejszym domu, to ksiądz odmawia przyjęcia. Tak? Widział pan takie sytuacje? Byłem u sąsiada i widziałem. Nigdy nie słyszałam, żeby ksiądz mówił na kazaniu, ile trzeba dać. Ile kto chce, to daje. Może pan nic nie dać i też się nic nie stanie. I ksiądz absolutnie to przyjmie. A nawet spotkałam się z taką sytuacją, znaczy akurat to nie mnie dotyczyło, tylko naszych znajomych, że po prostu ksiądz tym ludziom zostawił pieniądze, bo było widać, że jest problem. Tak powinno się właśnie podać księdzu na taki poczęstunek? A to wie pan, zależy co ksiądz lubi, albo normalny obiad przygotowujemy. To co my jemy akurat danego dnia, to tym częstujemy. Jak potrzeba, to i zrobię ciasto i kawę, a jak nie, to nie będę robić. U nas ksiądz nic nie ogłasza, że trzeba coś przygotować, tak? Nie mamy takich wymogów, jak niektórzy księża ogłaszają, że potrzebują auto, obiad i pełną obsługę. Nie, to tak u nas nie działa, tak? Nasza parafia pod tym kątem jest okej. Okay. A o czym się tak rozmawia z księdzem podczas takiej kolędy właśnie? O wszystkim może pan porozmawiać. O czym pan chce? O życiu, o jakichś tam problemach, o cenach. Nie ma ograniczeń. Pyta się ile dzieci, ile czy tam za mąż wyszedł, czy się ożenił, jak syn. O wszystkim rozmawiam, przede wszystkim o chorobie. Bo ja jestem chora, leczę się na raka, także mamy dużo tematów. To trzeba krzyżyk, świeczkę. No jak dzieci chodzą do szkoły, to trzeba ich jakąś tam zeszyć czy tam coś, prawda? A tak to nic, no. Ksiądz się modli, pomodli się i pyta się jak tam zdrówko, co tam trzeba w kościele jeszcze zrobić. No i tak, no to znaczy, no i więcej nic, no tam ile on, 15 minut siedzi. Posiedzi to posiedzi, jak nieraz posiedzi 15 minut, no to przecież go nie wygonię, nie? Przecież rozmawiamy. Oczywiście z księdzem nie powinno rozmawiać. A ja tego nie wiem, nie, o czym nie powinno, tylko o tym, co powinno.
O polityce nie rozmawiamy, ale ksiądz zawsze się pyta, jak tam w rodzinie się żyje, jak dzieci, bo zna. Także normalnie, tak jak przyjaciela się przyjmuje. My nie wiemy, bo nie mieliśmy od lat już kolędy w domu. Ksiądz czasami jeździ sam, czasami umawiamy się, jak są jakieś duże odległości, że parafianie przywożą księdza. Bardzo jest sympatycznie. Ksiądz jest bardzo miły i no, dobrze to wygląda. No, u nas był zwyczaj, że jak po mojej wsi jeździł, no to z naszej wsi był kierowca, prawda? Ale teraz ksiądz sam jeździ. Obrazeczek zostawia. I co jest na obrazku najczęściej? No Bozia. A jak długo ksiądz u państwa tak mniej więcej jest taka wizyta na kolędzie? Ile trzeba. Jeżeli trzeba, to może to trwać nawet i 2 godziny. Ksiądz ma czas, bo zresztą po to jest ta kolęda w ciągu roku, żeby pogadać, a nie, że ksiądz wpada i wypada. Nic, nie ma absolutnie nic z tych rzeczy.